Dzisiaj 49. dzień wojny. Zdecydowaliśmy się otworzyć Galerię Wolna Ukraina tutaj, w tym miejscu pod ambasadą rosyjską, żeby zaprotestować przeciwko wojnie, agresji i temu, co się dzieje na Ukrainie, ale także apelować o pokój. Kiedy dowiadujemy się o tym, co rosyjski najeźdźca robi z cywilami, kobietami, dziećmi, krzyczymy. Dzisiaj ten krzyk jest milczący, jest to krzyk artystów. Tej agresji dokonuje Rosja, ale tej agresji dokonują też ludzie. Każda osoba, każdy Rosjanin, który milczeniem swoim sankcjonuje tę agresję, sankcjonuje te przestępstwa, te zbrodnie, które dzieją się na Ukrainie, jest współwinny. Obrazy, które tu będą powstawać, są wielkim sprzeciwem i krzykiem przeciwko wojnie. To też dlatego wykorzystujemy tę przestrzeń wschodniej i zachodniej strony ulicy Belwederskiej, tych dwóch chodników, żeby wyrazić sprzeciw wobec tej wojny i tej agresji, która się dzieje, ale również zawrzeć pokojowe przesłanie, co artystki i artyści niniejszym czynią. Sława Ukrainie, nigdy więcej wojny.